Na starówce w Warszawie rozdawała ulotki babcia. Kobieta koło 80. Słyszę takie pytanie w sobie. Jak myślisz, dlaczego ona rozdaje ulotki o 21.30 w tygodniu w deszczu? A takie hobby, tak? Bo nie ma za co żyć, nie? I Bóg mi mówi: to daj 200 zł. A ja mówię: nie no, Panie Jezu, 200 dużo, nie? Podchodzę, daję jej stówę. I ona patrzy na mnie i mówi, Bóg mi pana zesłał. I zaczyna mi opowiadać, dlaczego tu stoi. Widzisz: nie chciałeś dwóch stów dać, daj stówę, a teraz sam z siebie, dasz kolejne dwie. Powiem szczerze, że bardzo często zadaję to pytanie, że czemu pani... Boże słyszę dwie stówy. Czy ta kobieta naprawdę na ulicy potrzebuje dwóch stów? A za co wrócę? A potem potykasz kolesia na ulicy i mówi jadę do Katowic, wsiadasz. Bóg daje obfitość. Bóg daje obfitość tym, którzy chcą służyć na rzecz Jego Królestwa. Jaki ja mam mindset? Służę czemuś więcej, czy służę sobie? I to jest właśnie to pytanie o to zaopatrzenie, błogosławieństwo i tak dalej. Co się jeszcze będzie zbierał? Fundacja Służąc Życiu.